Rozpoczynamy w nowym sezonie 2019-2020 cykl Poznaj Piłkarza. Na pierwszy ogień idzie Szymon Łapiński. Mamy dla Ciebie parę pytań. Witaj. Pytania wybieraliście Wy na Facebooku. Teraz pokrótce na nie odpowiemy. Zaczynając od pierwszego, najprostszego albo i nie. Jak się czułeś podczas pierwszego meczu w barwach Wigier? No, czułem się bardzo dobrze. Był to jakby mój pierwszy mecz seniorski przy takiej publiczności. Atmosfera była bardzo fajna, kibice zrobili robotę i no, czułem się bardzo dobrze. Kolejne pytanie, jakie mamy? Jaki cel sobie stawiasz na ten sezon? Dla mnie osobiście to jak najwięcej grać, co jest najważniejsze dla zawodnika w tym wieku. A drużynowy, no to zająć jak najwyższe miejsce w tabeli w lidze. Jak wspominasz kadrę województwa warmińsko-mazurskiego, w której grałeś? Kadrę wspominam bardzo dobrze. Dobrych tam chłopaków poznałem, fajnych. Z niektórymi utrzymuję dalej kontakt. Wracamy w takim razie do suwalskiego zespołu. Jak nastawienie w drużynie i jak się w ogóle czujesz tu w Suwałkach? Jak Ci się tu podoba? W Suwałkach czuję się bardzo dobrze. Już tutaj chłopaków też poznałem dobrze. Jest to młoda drużyna, więc łatwo było się zaklimatyzować. Miasto też nie jest duże, a do takiego jestem przyzwyczajony, bo sam pochodzę z Giżycka, więc jest dobrze jak na razie. Kolejne nasze facebookowe pytanie. Trochę podpowiada odpowiedź, ale może masz inne zdanie. Kto jest najlepszym obrońcą w Wigrach i dlaczego jest to Adrian Piekarski? No i ciężko mi powiedzieć, bo ja tu nie jestem od oceniania. To jest raczej rola trenerów i kibiców, no więc ciężko mi powiedzieć. No dobra, ale to opowiedz swoje wrażenia o grze Adriana w takim razie, chociaż pokrótce. Adrian jest na pewno bardzo dobrym obrońcą. Okej. Okay. Kolejne pytanie, krótkie, na temat Białystok czy Suwałki? W Białymstoku mieszkałem 2 lata, niecałe. I w sumie mi się podobało, bo jest to duże miasto, na pewno nie można się tam nudzić. Miasto cały czas żyje. A w Suwałkach też mi się podoba, no bo jak już mówiłem, jestem przyzwyczajony do mniejszego miasta, bo sam pochodzę z Giżycka. Dobra, to teraz poznajmy Cię trochę lepiej. Ulubiony film? Ciężko wybrać taki ulubiony, ale dobrze wspominam Gol. Jest to piłkarski film akurat. No, tak, to jeden to z chyba o Realu Madryt było nawet. Tak. No ten zawodnik grał w Realu i w Newcastle. Jakiej muzyki słuchasz w autokarze lub przed meczem? Najczęściej jest to hip-hop, ale są też czasami jakby piosenki z gatunku pop albo coś takiego, co na przykład wpada w ucho po prostu. Mhm. A z hip-hopu jakiś wykonawca, jeden, dwóch? Szpaku, Paluch, okay. Dwóch takich ulubionych. To poza piłką nożną, co lubisz robić w wolnym czasie? Spotkania z znajomymi, jakieś seriale, gry na przykład na komputerze albo FIFA. Jaki serial ostatnio oglądałeś? Dom z papieru. A jest tak, widziałem 2 sezony. Jeszcze przed, no teraz jestem przed trzecim. Jeszcze trzeciego nie widziałem. Najlepszy serial, jaki oglądałem chyba. Tak. Już trzeci obejrzałeś? Mhm. Jak? Od razu, w jeden dzień. Najlepszy, jaki oglądałem serial chyba. Super. Dobra, to lecimy dalej. Wakacje w Polsce czy za granicą? Chyba za granicą. Jest Hiszpania. Hiszpania to zawsze fajna pogoda jest, więc myślę, żeby pojechać tam. A byłeś już? Nie, jeszcze nie. Planuję teraz za rok. To jak Hiszpania, to kolejne pytanie jest o Messi. Messi czy Ronaldo? Który lepszy? Messi. No i Messi bezkonkurencyjny jest. A dlaczego? Bo ja się będę upierał, że Ronaldo, więc muszę zapytać. No Ronaldo to ten pracę, ale Messi no, dla mnie zawodnik jest już z innej planety w ogóle. Okej, okay, dobra. To na koniec. Trener, z którym chciałbyś w przyszłości pracować i dlaczego? No i nie wiem, ciężko powiedzieć. Może Pep Guardiola? Tak mi się kojarzy, jeszcze jak w Barcelonie był trenerem, no to podobała mi się bardzo gra Barcelony i myślę, że u niego byłoby fajnie trenować. To jeśli chodzi o pierwszy odcinek będzie tyle. W takim razie czas, żebyś wytypował swojego kolegę, który zasiądzie na twoim miejscu w następnym odcinku. Ja wytypuję Pawła Gieracha. Paweł, następne pytania będą do ciebie. Dziękujemy. Dziękuję.